Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku na serii Professional Farmer Cattle Crops. Nazwa dosyć długa, tak więc zostanę przy Cattle Crops. W poprzednim odcinku kupowaliśmy ciągnik, kupiłem agregat, wydałem ponad 50 tysięcy i szczerze mówiąc nie jestem zbyt zadowolony. Teraz już wiem, że chyba najprawdopodobniej nie były to najlepsze wybory, bo troszeczkę więcej wiem na temat tej gry. I właśnie o to chodzi, że musimy bardziej tą grę poznać, zanim zaczniemy tutaj dokonywać jakichś ważnych wyborów, bo rzeczywiście gra przypomina jak gdyby Farming Simulator. Jeżeli ktoś gra mnóstwo Farming Simulator, to powinien od razu sobie wychodzić z takiego założenia, co tutaj więcej trzeba się uczyć, a jednak ta gra jest znacznie się jednak różni od farminga. Dlatego lecimy z samouczkami. Ja szczerze mówiąc już na tym profilu, bo mam też drugi, gdzie już więcej tych samouczków przeleciałem. No ale na tym profilu zrobiłem następne dwa certyfikaty. Zaraz wam pokażę. Czyli już mam tutaj certyfikaty. Dwa pełne, czyli prowadzenie jeden i podstawy. Ale dzisiaj z powrotem wrócę i przejdę razem z wami te podstawy i prowadzenie jeden, czyli nawet nie całe podstawy, tylko interfejs użytkownika i tak dalej, ponieważ to jest bardzo ważne. Naprawdę w poprzednim odcinku powiedziałem, że tutaj sterowanie jest takie samo jak w farmingu. Jest to prawdą, ale nie aż do końca, ponieważ tutaj jest sterowanie, można sterować chyba na cztery sposoby, wyobraźcie sobie w tej grze. Zresztą rzeczywiście, im głębiej wchodzi się w tą grę, tym coraz większe różnice widzicie między Farming Simulatorem i tą grą. Tak więc, żeby tutaj sobie wyrobić jakieś dobre, jakieś takie zdanie na temat tej gry, trzeba naprawdę dosyć dużo posiedzieć. Dobra, lecimy sobie z tymi samouczkami. Dzisiaj zrobimy sobie dwa certyfikaty, ale one są bardzo ważne. Może jakąś ciekawą rzecz, typu kurhany trawy. Pozdro dla kumatych. Dobra, lecimy sobie z tym. Dzisiaj będziemy mówić o, w tym samouczku zapozna się z najważniejszymi elementami hud i ich funkcjami, minimapa i pasek stanu z czasem, pogodą i pieniędzmi. Co prawda ja ten samouczek już przeszedłem i wiem o co chodzi, ale będę tak po prostu czytał, jak gdybym po raz pierwszy przechodził to, tak, ok? Dobra, czyli otwórz informacje o sterowaniu Controls Info. Informacja o kontrolkach wyświetla większość akcji, z których możesz korzystać w danym momencie. Pokazuje ona różne dostępne działania w zależności od sytuacji. Jest to źle przetłumaczone, ale deweloper, ja już kontaktowałem się, na pewno będzie w jednym z najbliższych fixów, będą języki poprawiane, bo nie tylko polski, ale inne języki są skopane tutaj, tak więc na pewno to będzie poprawione. Oni sobie zdają sprawę, ale jest tego typu zasada, że niektóre rzeczy, z racji tego, że było bardzo dużo do tłumaczenia, niektóre rzeczy zostały przetłumaczone tak słabo, a niektóre są dobrze przetłumaczone. Tak więc my jesteśmy chyba w tej sekcji, gdzie są słabo przetłumaczone. Dobra, i tutaj generalnie to zdanie, no generalnie można by powiedzieć, że chodzi o klawiszologię, czyli pod klawiszem F2 mamy przypisane wszystkie klawisze, które są aktualnie możliwe, są przypisane do jakiejś tam czynności. Te czynności się mogą zmieniać w momencie, kiedy wsiądziemy na przykład do ciągnika i jeżeli dołączymy na przykład jakiś sprzęt, to ta pula tych klawiszy wzrasta, czyli w zależności w jakiej jesteśmy sytuacji, po prostu tutaj na tej liście jest większa ilość klawiszy lub mniej klawiszy przypisanych do jakiejś czynności. F2. Dobra. Zamykamy sobie. Teraz otwórz mapę za pomocą Otwórz mapę za... W lewym dolnym rogu znajduje się mała mapa, zwana jako minimapa. Pokazuje ona, gdzie się znajdujesz na świecie oraz pozycje interesujących cię punktów, takich jak handlowcy lub twoja farma, a także pozycje twoich pojazdów, pola, które posiadasz, są oznaczone kolorem zielonym. Dużą wersję można zobaczyć naciskając przycisk mapy, jest to klawisz M. Proszę bardzo, aktywowanie trybu kursora, czyli lewy kontrol, i w tym momencie możecie sobie coś tutaj na tej mapce sobie tam coś porobić. Jeżeli puścicie ten lewy kontrol,
Po prostu lewy kontrol po prostu jest wywołanie jak gdyby myszki, po prostu możemy sobie ten, znaczy tak jak jest tam napisane, aktywowanie kursora myszki, tak? Przy włączonym trybie kursora można teraz ustawić punkt orientacyjny na mapie, który będzie pokazywał drogę nawigacji w postaci niebieskiej linii. Użyj wskazanego przycisku. Czyli wciskamy Ctrl i pokazujemy sobie na mapie jakiś punkt, który jest, tutaj jest nasza farma i na przykład to skrzyżowanie, jeżeli wciśniemy prawym klawiszem myszki, wówczas tu jest nasza farma, ale my się tutaj znajdujemy i jest wyznaczony kurs nawigacji, znaczy jest to najbliższy możliwy, tak, najbliższa możliwa droga do pokonania między tym punktem, gdzie się znajdujemy teraz, a tym punktem, który zaznaczyliśmy na mapie. Tak naprawdę wyznaczyliśmy teraz drogę dla nawigacji, ale o tym później. Mapę można powiększać i pomniejszać za pomocą kółka, myszy lub przycisków plus minus, czyli tak jak jest przyciśnięty Ctrl, czekajcie, a nawet nie, przyciśnąć trzeba Ctrl i zobaczycie, że wtedy sobie można rzeczywiście bardzo przybliżyć, no oczywiście opcjonalnie plus minus. Follow player dba o to, aby gracz zawsze znajdował się w środku mapy. Po wyłączeniu mapa może być przeciągana dookoła. O co chodzi z tym follow player? Follow player, jeżeli tu jest coś nieprzetłumaczone, to znaczy, że to jest jakaś konkretna mechanika w tej grze i ona tak po prostu się nazywa i nie można, nie tłumaczymy jej. Czyli follow player to jest ta mechanika, że w momencie, kiedy my przybliżamy, to zawsze jest centrowane na to miejsce, gdzie my jesteśmy. Widzicie, jak mogę przesunąć, ale w momencie, kiedy puszczę myszkę, zawsze wrócę do tego miejsca. Żeby to wyłączyć, tą mechanikę follow player, trzeba wcisnąć to. I teraz mogę sobie spokojnie, widzicie, o kurczę. To też to jest niefajne, że jak naciśniesz na byle jakie pole, to od razu mi się wyświetla te menu tego pola. Tak więc na tym zielonym trzeba by, na tym neutralnym miejscach można to zrobić. Można to też tak zrobić. O, i tu sobie przyspieszyć, przybliżyć. Jeżeli to jest włączone, to zawsze będzie centrowane na nas. Możemy trochę odchylić, ale jak puścimy myszkę, to zawsze wrócimy. To jest mechanika, która się nazywa follow player. Nie wiem, to tak uczone jest. Zielony kolor na tych mapkach to są pola, których jesteśmy właścicielami. Jest tutaj kilka szare, to takie, które można dokupić. W jednym chyba z następnych, albo w następnym odcinku przejedziemy się po wszystkich tutaj miejscach. Te wszystkie lokalizacje, a zobaczymy jeszcze. Jeszcze nie jestem do końca pewien. Dobra, to sobie wyłączymy, tak już wiecie, jak to wyłączyć. M, wyłączamy mapę. Kontynuujemy. Poczekajcie, bo ja teraz muszę tak. Muszę włączyć mapę i teraz jest następne. Jeżeli wybierzesz pole na mapie, otworzy się menu pola z otwartym polem, w którym możesz zobaczyć wszystkie szczegóły dotyczące pola. Tak jak mówiłem, wciskacie na jakieś pole i tu macie wszystkie szczegóły. Nie będę tutaj nic mówił w tym momencie, bo są osobne samouczki, które naprawdę w szczegółach to będą tłumaczyły, tak więc tylko w taki sposób pokazuję wam, w jaki sposób można wywołać na przykład informacje o polu, a jest ich więcej tych możliwości. Dobra, wychodzimy sobie. Następną rzeczą, o dobra, zamykamy. Gdy mapa nie jest rozwinięta, można użyć mapa kotwicy, aby mapa była zgodna z orientacją użytkownika lub zawsze skierowana na północ. No, czyli minimapka. Chodzi o to, że minimapka, jak widzicie się tutaj, czekajcie, o, przekręcamy, to ona się przekręca w tym kierunku, w jakim my się też zmieniamy sobie ten kierunek, tak? Żeby jak gdyby zatrzymać ten proces i nadać, znaczy jak gdyby, żeby ustalić kierunek stały na to, żeby były takie, że tu jest północ, południe, wschód i zachód, to po prostu trzeba to wycisnąć i wtedy, o kurczę, nie, sorry, nie to, o kurczę, nie ten, nie nacisnąłem. Tutaj to trzeba wcisnąć. O. I teraz mi się tutaj obracamy. Ona jest cały czas, ta mapa
jest skierowana tak jak w takim położeniu, że u góry jest północ i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. W lewym górnym rogu znajdują się podstawowe informacje, takie jak czas, pogoda i saldo. Dobra, i teraz tak. Zwiększyć prędkość gry można wciskając ten plus i on działa do 120 bodajże, zaraz zobaczymy. Tak, 120 jest na max, później sobie teraz... jeszcze nie dodałem, dobra, 120 jest na max. I teraz do jedynki sobie zjedziemy tutaj. Jeżeli zjeżdżamy do jedynki, to możemy wtedy, jeżeli potrzebujemy więcej przesunąć czas niż te 120, wybieramy opcję snu. Tą opcję możemy też wybrać, jeżeli pójdziemy do domu, w którym już było pokazane chyba w poprzednim odcinku, albo w pierwszym odcinku, i tam możemy się jak gdyby położyć, spać. Ale tutaj też można właśnie wybrać taką opcję. Wciskamy i maksymalnie jest to 100 dni tutaj, autentycznie, do 100 dni. I można przespać się. No ale tutaj nam pokazuje, że 10 dni potrzebujemy, tak więc naprawdę można nieźle to przesunąć ten czas dosyć szybko. I tutaj 3 dni ustawimy sobie i zobaczymy, jak to szybko przeleci. Dobra, śpi. Dobra. Oczywiście w międzyczasie się zmienia wszystko tutaj. O, deszcz na przykład zaczyna padać. Zaraz ciekawą rzecz, możecie się zorientować, jak po tych 10 dniach widzicie na drzewa o wiele więcej liści. To jest często tak, jak ktoś tutaj wchodzi w tą grę i zaczyna grać, nie wie w ogóle, że tu jest sezonowość i wydaje mu się, że ta grafika jest bardzo biedna, że ustawi sobie jakieś nie wiadomo ultra opcja, tam drzewa nie mają liści. Chodzi o to, że tutaj trzeba trochę kilka dni pograć, żeby po prostu te drzewa dostały te liście, tak więc o to też chodzi, nie? Dobra, następną opcją jest pogoda. Ikona pogody pokazuje aktualną pogodę. Kliknięcie jej otwiera kalendarz z podglądem pogody. Dobra. Czyli tutaj mamy pogodę dla 7 dni, rozrysowaną taką z dokładnością do godziny. Ten kalendarz będzie miał jeszcze inną funkcję. Tutaj będziemy na przykład organizowali pracę dla pracowników, ale to będzie kiedyś indziej opisywane. Dobra, F1. Zamykamy. No i saldo z pieniędzmi, tak? Tutaj sobie zaznaczamy. Jeżeli to klikniemy, od razu otwiera nam się zakładka z finansami. I tutaj oprócz tego, że mamy, to jest źle przetłumaczone, zbiornik sprzedawca, to później wam wytłumaczę. Stan konta, czy jest aktualnie to wszystko. No i bank, dosyć ciekawe. Zresztą tutaj można przeczytać. Więcej informacji na temat menu finansowego znajdziesz w samouczku menu gry tej samej kategorii, czyli następny samouczek w tej kategorii, w tym certyfikacie właśnie będzie dotyczył tych wszystkich tej rzeczy. Dobra, czyli sobie wychodzimy F1. Co jest? A, weszliśmy. Kurczę. Kontynuuj. W samochodzie w widoku z zewnątrz, no, tak to jest tłumaczone, w prawym dolnym rogu znajduje się prędkościomierz. Oprócz prędkości i obrotu wyświetla także bieżący bieg, zużycie paliwa, a także ikony stanu zależne od sytuacji. Czyli tutaj mamy prędkościomierz, poziom paliwa, zużycie paliwa, biegi, obroty, prędkość, różne rzeczy, które są istotne. I tak jak mówiłem, jakieś światło włączone. To jest z zewnętrznego, takiego zewnętrznej kamery, bo wewnątrz, jak sobie wejdziemy, no to wszystkie te rzeczy są na wyświetlaczu, tak jak powinny być tutaj za kierownicą, tak? Te różne elementy, ale na zewnętrznej kamerze to jest właśnie w taki sposób przedstawione. Kurczę, ale fajne te. O kurczę, tego nie zwróciłem uwagi. Jak tutaj deszcz jest i jak burze. No ale fajnie, dobra, tylko jeszcze by błyskawice, żeby były, to by było już git. Dobra, kontynuuj. W pojeździe z dowolnym ładunkiem, takim jak przyczepa z rozdrobnionymi owocami, tłumaczenie jest boskie. Nad prędkościomierzem znajduje się pasek stanu ładunku. Zawiera on listę wszystkich składników zbiorników. Dobra, od zbiorników, no to przyczep, no w tym przypadku, no tak to jest przetłumaczone. I jak tu widzicie, no często porównujecie tą grę do Farminga i coś tam mówicie. Pamiętacie, jak wyszła Farming 19? Nie miała nawet czegoś takiego. Ja osobiście uwielbiam grę, ale jestem krytyczny, co prawda nie krytykancki, ale krytyczny, i potrafię zauważyć pewne różnice,
na plus albo na minus jednej gry. Tak więc w czambuł nie mówię, że jedna gra jest lepsza albo druga, bo nawet takie drobne różnice tutaj są zauważalne. I tutaj jest to zauważalne. Nie wiem, czy pamiętacie, ale było tak FS19, że nie było tego paska tutaj na samym początku. Tak, tutaj są dwie przyczepy do tego ciągnika. Podczepione jest, co jest na tych przyczepach, jest w ilości, w kilogramach, są kilogramy, nie, litry, czekajcie, litry, tak? Litrach. Tu jest maksymalna ilość, no a tutaj procentowo wyrażone, tak więc to komu pasuje, jakby w procentach lepiej operować, no to w procentach będzie operował. No niektórzy wolą operować procentami. Dobra, lecimy dalej. Zaliczyć, o kurczę, lubię tutaj zaliczać. Dobra, tak więc to zrobiliśmy, zaliczasz certyfikat podstawy. Czyżby tu już były podstawy? Tak szybko? Dobra, menu główne sobie wejdziemy i zobaczymy, jak to jest z tym certyfikatem. Jak widzicie, na tym profilu mam już dwa certyfikaty. Tak jak mówiłem, po prostu postanowiłem, że jednak przejdę jeszcze te certyfikaty. Menu działanie, a czyli nie zrobiliśmy jeszcze tych podstaw. Teraz wejdziemy sobie w menu gry działanie. Tak, to jest źle przetłumaczone. Zobaczcie, widzicie menu gry i znowu dwukropek i działanie. Dwukropek, no. Nie wiadomo, o co chodzi tutaj tak naprawdę, szczerze mówiąc. Chodzi o te, jak widzicie, F1, te wszystkie zakładki. No dobra. Musiałem wam wytłumaczyć tłumaczenie. No dobrze, w tym tutorialu poznasz menu gry i jej funkcje. Menu zawiera nie tylko przegląd pojazdów, zwierząt, pracowników, poziomów, zbiorników, o Boże, i ceny rynkowe, ale jest również miejscem, do którego można się udać w celu zakupu i sprzedaży. No więc no, chyba jeszcze w dzisiejszym odcinku takich perełek jak kurhany trawy jeszcze nie znaleźliśmy, no. Szukamy, zaraz zobaczymy. Dobra, otwieramy menu pod F1, tak? No i tutaj będziemy sobie lecieli. W pierwszej zakładce pojazdy. Otworzyłeś menu pojazdy. Daje to ci przegląd maszyn dostępnych u handlowca. Możesz również zarządzać swoją flotą pojazdów. W tym widoku handlowca możesz kupić pojazdy i narzędzia lub wypożyczyć je na pewien okres czasu. Ok, czyli tutaj mamy dostępne wszystkie pojazdy i tak dalej. Filtrowanie. Jest tutaj dosyć fajnie zrobione to filtrowanie. Na przykład można sobie wybrać kategorie. I co prawda mam tu wybrać ciągniki, ale takiej kategorii nie ma tak naprawdę. Są traktory. Też trzeba wziąć pod uwagę. Jakby ktoś chciał znaleźć tutaj ciągników, to nie znajdzie, ale traktory znajdzie. No i proszę bardzo, są traktory wszystkie. Wszystkie aż 4. Chociaż jest ich tak naprawdę 7. Nie, 6. 6 ciągników jest w grze, jak na razie. No, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Fajne jest sortowanie. Bardzo mi się podoba tutaj sortowanie. Na przykład tu jest... filtry. Wybrać filtr moc silnika, tak? Moc silnika i to jest fajnie zrobione. Zobaczcie, jak to jest zrobione. Rozdzielone jest tak, że są ciągniki do 100 koni. Jest jeden. Później ciągniki między 100 a 200. To mam dwa modele Mercedesa. I jeden mam jednego klasa, później w takim przedziale jest to, tak więc jest elegancko, bo sobie widzisz, a tych sortowań jest naprawdę fajnie, bo na przykład promień skrętu, no to takie rzeczy, nie? To jest dosyć ciekawie to wygląda, nie wiem, czy to będzie ktoś naprawdę używał, chociaż na przykład zobaczcie, o, już wiecie, który ciągnik ma. Na przykład tutaj jest napisane, że nie wiadomo. A tutaj, które nie mają, a ten ciągnik ma konsolę do ładowacza, nie? Więc, bo tutaj nie będzie możliwości podłączenia do każdego ciągnika tej konsoli, tak więc to trzeba jak gdyby zobaczyć, nie? Szukacie ciągnik który ma jak najszybszy, tak? No i od razu wiecie, który jest, ma największą prędkość, ma ten. Oczywiście to można sobie zmieniać, tą wartość. I też widzicie, te przedziały są, na przykład wciskając kolejność, czyli raz rosnąco, raz malejąco. Dobra, wybierz Axion 940.
Zobaczcie, ile kosztuje. Pół naszego budżetu. Dobra. Można go tutaj kupić. Proszę bardzo. Okej. No teraz go mamy. To on wskakuje nam do floty. I już go mamy tutaj. Możemy go teraz sprzedać i takie rzeczy zrobimy. Teraz przejdź do menu zwierzęta. Tutaj mamy zwierzęta. Spis wszystkich zwierząt, które mamy. U sprzedawcy, ale można, to są, jakie są dostępne do kupienia, a jakie mamy teraz, to są tutaj w inwentarzu, tak? Wybieramy sobie tutaj, wybierz zwierzę. Co my tutaj będziemy? Prawa szyba pokazuje bogactwo informacji o zwierzęciu, na przykład jego wiek, wagę i oborę. Prawa szyba. No dobra, po prawej stronie generalnie są takie informacje dotyczące jego, dotyczące tego zwierzęcia, nie? Więcej szczegółowych informacji na temat funkcji można znaleźć w poradniku transport zwierząt. I rzeczywiście tam będzie pewnie ich więcej. Wytłumaczymy, o co chodzi z tym obora 1 i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Idziemy do zakładki pracownicy. Tak, w tej grze można mieć, mamy pracowników. Możemy ich jak gdyby zatrudniać. I tu jest lista osób, które. Tutaj masz przegląd aktualnego rynku pracy, to znaczy pracowników, których możesz zatrudnić i twoich własnych pracowników. Tutaj sobie zatrudniamy, zatrudnij. Oczywiście później będziemy się bardziej z tym skupiali, ale tu tylko wyłącznie podstawy. No i zwolnij, bo mi się nie podobasz na przykład. Też tak nie powinno być. Dobra. Następna zakładka to finanse. Tutaj możesz zobaczyć podział swoich zarobków i wydatków. Możesz również wziąć pożyczkę i sprawdzić ceny rynkowe oraz poziomy wypełnienia. Dobra, poziomy wypełnienia magazynów, od razu mówię, jakby ktoś się pytał. Dobra, bank. Wchodzimy sobie w bank. Nowy kredyt. Mamy tutaj wszystkie szczegóły dotyczące kredytu, ale o tym też będzie na pewno później. Dobra. Ale bierzemy sobie pożyczkę, tutaj nic nie zmieniamy. No i sobie spłacamy ten kredyt. Można go sprzedawać tam, spłacać go w różne inne tam, dobra, nie musimy, zresztą zostaniemy z tym kredytem. Wchodzimy do sekcji Trader. Znaczy tak naprawdę tutaj mamy, ten przegląd pokazuje wszystkie twoje akcje, aktualną cenę inwestora, może. Po lewej stronie pokazane jest twoje miejsce przechowania, po prawej poszczególni inwestorzy. No to jest naprawdę bardzo zawile wytłumaczone. Naprawdę słabo wytłumaczone. Otóż, tutaj na tej zakładce zbiornik sprzedaży, coś takiego, mamy tak naprawdę informacje dotyczące co posiadamy, czyli 10 silosów w tym, z tej stodole, którą pokazywałem wam w poprzednim chyba odcinku, gdzie były te z miejsca i jak widzicie tu jest jęczmień, 45 tysięcy i następna część tak samo jest, sorry, z tym, czyli tutaj mamy te wszystko, co my posiadamy na tym gospodarstwie jest zawarte, nawet mamy, że mamy kiszonkę, tak? Natomiast tutaj jest to, po jakich cenach, w jakich punktach sprzedaży możemy sprzedać coś albo kupić. I tu jest wszystko wyszczególnione. Jest tego mnóstwo, bo jak widzicie, mamy osobno wszystkie nasiona w tej grze. Tutaj się osobno kupuje nasiona. W farmingu też jest to możliwe od niedawna całkiem, ponieważ Iwko zrobił taką modyfikację, ale tutaj widzicie, jeżeli chodzi o nawozy, tutaj jest ileś tam rodzajów tych nawozów. Żeby to ogarnąć, naprawdę trzeba sporo się tutaj pomęczyć, tak więc. Bo jak widzicie, każdy z tych nawozów ma inne jak gdyby skład. A to jest też istotne. Dobra, ale tym będziemy się później męczyli. To będzie dosyć ciekawe. Dobra, przechodzimy sobie do zakładki planowanie. Planowanie jest wszystkim, zgadzam się. I to dobrze nawet przetłumaczone. W tym menu zobaczysz przegląd wszystkich bieżących i planowanych zadań. Możesz tu również tworzyć nowe zadania dla siebie i swoich pracowników. W trybie darmowej gry w sekcji zadania otrzymasz również listę dostępnych i bieżących zadań. Tutaj są też dostępne zadania. To później będziemy też tłumaczyli. Właśnie więcej szczegółów dowiecie się w poradniku z kategorii pomocnik, czyli będzie poradnik
tylko i wyłącznie dotyczący pracownika, pracowników i tak dalej. To jest dosyć skomplikowane, szczerze mówiąc. Tutaj ta gra od razu jest, no nigdy, od razu powiem tak, ta gra nigdy nie będzie tak popularna jak Farming, to jest wiadomo, ponieważ ona jest zbyt trudna. Znaczy już na tym etapie jest trudna, nie? Tak więc, a może być jeszcze trudniejsza. Dobra, czyli tutaj jest ten, tak jak mówiłem, te planowanie, tutaj będziemy też, oprócz tego, że jest pogoda, że są jest pogoda, to tak tutaj będziemy mogli sobie planowanie ustawiać, tak więc, no, będzie, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Dobra, następna zakładka to pola, jest to mapa i tutaj znajdziesz przegląd pól, które możesz kupić, wiele z nich nie jest jednak jeszcze dostępnych. Nie jest dostępnych, jak gracie w trybie chyba w kariery. Dobra, ale tu jest jedno pole, które musimy podświetlić. No i też kupujemy właśnie tutaj, w tym miejscu. Nic więcej. Dobra, i teraz jest one już w posiadanych, czyli mamy jedno pole. No i dobra, przechodzimy do następnej zakładki, nic tutaj więcej nie robimy. Tu jest nasz profil. Czyli to nie jest ten profil, który jest nasz, taki prawdziwy profil, tylko to jest profil, który został stworzony, ale wygląda jak gdyby był wasz, ale to jest profil dla samouczka. Bo jak widzicie, mam tutaj 9 zwierząt, mam jeden pojazd, 10 poziom. Tak naprawdę w tym momencie mam nadal poziom pierwszy. Tak więc to nie jest ten, tak naprawdę, to nie jest ten, te osiągnięcia, które wy rzeczywiście macie, tylko one są zrobione dla potrzeb samouczka. Dobra, tutaj to jest przegląd, a tutaj są osiągnięcia i te osiągnięcia są realne dla tego profilu, ponieważ chyba, nie, chociaż nie, nie wiem, tak naprawdę nie wiem, czy osiągnięcia są generowane inne dla każdego profilu, nie wydaje mi się. Czyli tutaj już mam więcej ćwiczeń, już jedno osiągnięcie mam. Kiedyś wyskoczyło i dostałem chyba 10 PD tak zwanego, ale więc elegancko. Dobra, zamknij menu F1. Dobra, tak więc zaliczyliśmy następny samouczek. Dzięki temu mamy teoretycznie pierwszy certyfikat. Czekaj, menu główne. Mogłem tam wcisnąć, czyli ten certyfikat pierwszy został zakończony. Teraz przechodzimy do certyfikatu drugiego. Mimo tego, że już ponad 20 minut mówiliśmy, to i tylko zrobiliśmy tam dwa samouczki, a tu jest aż 8, to nie będzie aż tak dużo czasu tutaj zajmowało, ponieważ te samouczki nie są aż takie długie. Natomiast one są niesamowicie ważne. One są bardzo ważne. Zobaczcie, jakie są te tematy. Sterowanie maszyną, menu radialne, autopilot, tempomat, cap control, maszyny czyszczące, czyli mycie, podsycanie maszyn, dobra, to jest dosyć ciekawie, resetowanie pojazdów. Te wszystkie będziemy rzeczy się uczyli i one rzeczywiście są bardzo ważne. Niektóre nie są tłumaczone, na przykład mechanika cap control, dosyć ciekawa. Dobra, zaczynamy sobie od sterowania maszyn. Przejechać pierwszy mecz ciągnikiem, dołączyć narzędzie i użyć go po raz pierwszy. Okej, zaczynamy. Idź do drzwi Ariona 530. Powiem wam, że jest troszeczkę ciemno, z racji tego, że jest rano, ale już przecież wiemy, jak przyspieszyć czas, bo się tego dowiedzieliśmy niedawno, tak więc sobie przyspieszymy czas na 120. Zobaczcie, zaraz się powinno tutaj trochę rozjaśnić. Te przejścia są zbyt mało płynne, chociaż nie, no, zbyt przyspieszam mocno czas, to może i dlatego. Dobra, temperatury 1,6, 0. Myślałem, że coś można by wydać, a niestety nie. Dobra. Tak więc idź do drzwi Ariona 530. Z lewej strony, podchodzimy. Zawsze do tych maszyn i wciskamy E. Dobra. I teraz przejście do następnego pojazdu za pomocą pokazanego przycisku, za pomocą tabu. Czyli tak standardowo. Jeżeli pojazdu nie ma w pobliżu, można do niego dojechać za pomocą pokazanego, znaczy za pomocą tabu, czyli można przeskakiwać, tak? Dobra. Tutaj przeskoczyliśmy sobie do Dojca i teraz tak, jeśli posiadasz dużą flotę pojazdów, a tutaj naprawdę mogą być ciekawe rzeczy, tylko że na to trzeba dużo pieniędzy, ale tutaj pamiętajcie, nie robicie tylko i wyłącznie sami. Jeżeli jesteście na tyle ogarnięci, możecie zatrudnić tutaj mnóstwo pracowników, z warunkiem, że ta gra wyciągnie, że pozwoli wam, że tutaj starczy FPS-ów i oni będą obrabiali dużo, całą tą mapę mogą ogarnąć.
Dobra, jeśli posiadasz dużą flotę pojazdów, możesz również przejść do wybranego pojazdu bezpośrednio za pomocą menu flota pojazdów. Więcej informacji na ten temat. Na temat menu flota pojazdów. Na temat menu flota pojazdów znajdziesz w menu gra, samouczek, obsługa. Jak widzicie, tu już tłumaczenie się zaczyna robić trochę lepsze, bo już wiecie, o co chodzi. Trudniejsze rzeczy są do opowiedzenia. Dobra, czyli będziemy po prostu chodziło o to, że pozostałe rzeczy będziemy dowiadywali się gdzie indziej. Dobra, znowu przeskakujemy trabem, wracamy do naszego ciągnika i teraz zaczynamy sterowanie maszyną. Włączyć silnik. Tutaj włączenie silnika można zrobić na kilka sposobów tak naprawdę. I teraz tu jest powiedziane, żebym wcisnął Enter na klawiaturze numerycznej. Dobra. I teraz, w zależności od ustawień w opcjach, hamulec postojowy może być zwalniany ręcznie lub automatycznie podczas jazdy. W tym poradniku tymczasowo wyłączyliśmy tą opcję, więc musisz zwolnić hamulec postojowy ręcznie, zrobić to spacją. Zresztą tutaj czerwona taka kontrolka powinna jest podświetlona, widzicie? Dobra. Dobra, zwolniliśmy ten hamulec, oczywiście skręcamy. Ja nie korzystam z kierownicy teraz. To A lewo, D w prawo, W przyspieszenie. Dobra, ruszy ciągnik, hamulec S. Włączyć reflektory mijania, F, czyli tak jak w każdej grze. Można by powiedzieć, można przełączać się pomiędzy różnymi poziomami świateł mijania poprzez wielokrotne naciskanie pokazanego przycisku. Nic nowego. Widzicie? Sobie zmieniamy światła. Ale, no to już za chwilę pokażę wam, że to można, te światła wszystkie. Sobie tutaj włączamy koguty, ale tutaj sobie włączamy menu. I sobie możemy wybierać światło, czyli tak możemy. Też za pomocą skrótów i za pomocą jeszcze menu takiego radialnego. Tak więc na kilka sposobów można to robić. Dobra, wyłączymy sobie to i lecimy tak, jak pokazuje nam tutaj samouczek. Ale za chwilę będziemy też się o tym uczyli, nie? Dobra, pyk. Zmiana perspektywy kamery, oczywiście C, czyli wychodzimy i pojedziemy sobie dookoła stodoły. Czyli C, tu jest w ogóle kilka opcji sterowania kamerą z zewnątrz. Jest taka kamera, jak gdyby, gdzie generuje fajne takie ujęcia, ale to trzeba po prostu nauczyć się takich skrótów z shiftem C, różne takie rzeczy, ale tutaj na razie jesteśmy na samouczku. Lecimy przejazd do silosów. Dobra. Tu trzeba pamiętać, że trzeba... Ten samouczek jak gdyby chyba robiliśmy już w pierwszym odcinku, kiedy było oprowadzanie, a więc wtedy też chyba ten jak gdyby samouczek został wykorzystany do oprowadzania. Bo niektóre samouczki one były wcześniej zrobione i widzicie, te tłumaczenie jest lepiej ogarnięte, nie? Bo one były wcześniej zrobione. Natomiast te ostatnie samouczki, które były na samym końcu, oni najprawdopodobniej nie mieli czasu i po prostu, wiecie, wrzucili to do Google Translatora i to poszło na hektary. Dobra, odwróć się do kultywatora, aż będziesz wystarczająco blisko niego. Naciśnij pokazany przycisk, aby dołączyć maszynę do ciągnika. Chodzi o to, że jest, będąc w kabinie, jak... czekajcie, może tak. Kiedy cofamy do jakiejś maszyny, zobaczcie, cofamy do jakiejś maszyny, za chwilę nam się wyświetli... O, czekajcie, jeszcze cofamy powolutku. O, w tym momencie wyświetlił nam się symbol i już jak gdyby możemy sobie podłączyć. Wciskając od razu Q, możemy podłączyć, tak? Nie musimy wychodzić z ciągnika. O to chodziło. Dobra, jedziemy na pole 14. To, na te pole już jechaliśmy chyba w pierwszym odcinku. Tak można też odjechać sobie rolką myszki, można tak, wiecie, przybliżać takie rzeczy. Dobra, tu sobie podjedziemy do tego pola. Pola numer 14. Pyk.
I teraz tak, wyjdę sobie na zewnątrz, żeby to lepiej widać. I tak normalna klawiszologia. X-em rozkładamy. Nie wiem, czy widzicie, on cofa. Dlaczego? Bo... Dobra, teraz włączyłem mu hamulec, a on tak lekko się toczy do tyłu. Pamiętacie, jak są te opcje z tym z hamulcem ręcznym wyłączone w opcjach, że musi być hamulec ręczny, to musicie go zaciągnąć, bo ten ciągnik był po prostu albo... W zależności, czy on stoi pod górkę, czy nie, to on będzie zjeżdżał wam autentycznie. A jak już ma coś ciężkiego podczepione, tak jak teraz, normalnie ten kultywator go ciągnął po polu trochę do tyłu. No więc tak wyszło. Dobra, opuść kultywator. V. No to mi się nie podoba, ale można też prędkość i płynność regulować. Tak więc nie jest aż tak źle. Tak samo do góry podnosimy. No i składamy. Podoba mi się to, że powoli się tutaj składa. Powinny być dźwięki. Kurczę, nie, ale wydaje mi się, że przy niektórych maszynach jest fajne takie są dźwięki, że ona się tam blacha coś tam przeciera, czy coś takiego. Dobra, zaliczymy to, lubię tutaj zaliczać. I teraz sobie lecimy, menu radialne, fajnie, bo tutaj już nie będziemy musieli przechodzić, od razu już tam nam podrzuca. Dobra, elegancko. Okej, okay, w tym poradniku dowiesz się, jak używać menu radialnego do sterowania różnymi funkcjami swoich maszyn. Nauczysz się również, jak skonfigurować i korzystać z szybkiego dostępu do menu radialnego. Czyli jak widzicie, tutaj tłumaczenie jest OK, bo one było to wcześniej zrobione, tak? Dlatego nieraz tak jest, że naprawdę aż strzelają zęby, jak się czyta, a niektóre jest po prostu dobrze przetłumaczone. Dobra, lecimy sobie. Oczywiście menu radialne zostało stworzone po to, aby ułatwić sobie sterowanie ludzi, którzy grają na konsolach w tą grę. Niestety ta gra na konsolach nie jest jeszcze i przez, wydaje mi się, jeszcze przez dłuższy okres czasu na pewno nie będzie. Znaczy na pewno. No, będą chcieli po prostu pousuwać te rzeczy, wydaje mi się, które są teraz niefajne, aby w ogóle się ładować w konsolę, też będą musieli zoptymalizować jeszcze bardziej tą grę. I jak gdyby zakończyć te wszystkie projekty, bo dopóki nie jest spięty cały projekt, no to ciężko ogarniać ten projekt na konsolę. Ale sterowanie już tu jest i szczerze mówiąc nawet fajnie. Dobra, zaczynamy. Otwórz menu radialne rolką, wciskamy rolkę i zobaczcie, wyskakuje takie coś dosyć ciekawego. Wybierz sobie, oczywiście już teraz rolkę możemy sobie puścić i mamy włączyć silnik, jeżeli sobie najeżdżamy na jakąś tutaj opcję. W środku jest wszystko wyświetlone. Dokładnie. Dobra, czyli mamy włączyć silnik. Czyli włączaliśmy to z klawiatury, włączamy teraz tak. Dobra, przełączanie na czwarty pierścień. Musimy sobie... O kurczę, czekajcie. Wtedy, znaczy, jak widzicie, jest tutaj ograniczona ilość, o zresztą tutaj napisane jest to. Funkcje pojazdu mogą być podzielone na wiele pierścieni. Za pomocą pokazanego przycisku można przełączać się między nimi. Czyli kręcąc rolką przeskakujemy na pierścienie. Zobaczcie, jest ich 5 tutaj. To jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I one wszystkie są, to wszystko jest sterowanie tym ciągnikiem. Ale tak fajnie są poukładane, że na jednym okręgu są na przykład tutaj widzicie drzwi, czy tam okna, takie rzeczy. Tutaj lusterka, tutaj światła, tylko i wyłącznie tutaj podłączanie. Dobra, mamy przejść na czwarty. Mamy przejść na czwarty i wybierz latarnię nawigacyjną. Właśnie to, te latarnia nawigacyjna, czyli te wszystkie system samouczków, system certyfikatów i system scenariuszy, on jak gdyby był spinany w ostatnim momencie, dlatego te tłumaczenia jest naprawdę czasami dziwne. Wybierz latarnię nawigacyjną. Widzicie? Tutaj. I dlatego to jest takie, no niefajne. Ale na przykład jak sobie popatrzycie tutaj na te tłumaczenie... Kurczę, poczekajcie. A, wyłączyłem niestety. No dobra, musimy to włączyć. Dobra, nieważne w sumie. Na pewno to poprawię. Przełączenie na narzędzia. I teraz E. Jeśli pojazd ma dołączone narzędzia lub przyczepy, można poruszać się po zespole pojazdów za pomocą pokazanego przycisku. Tylne narzędzie robocze znajduje się po prawej stronie pojazdu, przednie po lewej. Jak widzicie, tutaj się podświetla E. Tutaj, o właśnie,
Mam nadzieję, że to widać. On się podświetla. A więc, żeby przeskoczyć na sterowanie maszyną, która jest przyczepiona z tyłu, trzeba wcisnąć E. I teraz mamy wszystkie opcje, które są można. Tylko musiałbym wyjść. Czekajcie, mogę? Nie, nie mogę. Dobra, dzięki niektórym funkcjom można przejść według stanu. Aktualny status wskazuje, czy dana sekcja jest zajęta, czy nie. No to kurczę, tutaj, no dobra. Nie popisali się, ale chodzi o to, żeby rozłożyć tego lemkena. Dobra, rozkładamy. On się rozkłada, tylko że nie wiem, czy ja się mogę odwrócić. Nie, no nie mogę. No jak widzicie, on się powoli rozkłada. Kurczę, mogę wyjść? Nie, nie, dobra. Niech to mi się rozłoży. Dobra, przypisz tę funkcję do Quick Slotu 5. O, to będzie ciekawa funkcja. Wszystkie działania z menu radialnego mogą być również przypisane do szczeliny na pasku szybkiego dostępu, czyli do tych Quick Slotów na dole, których mamy 10. Tak naprawdę. Oznacza to, że mogą być one wykonane bezpośrednio za pomocą skrótów. Istnieje możliwość przypisania do 10 akcji. Po wykonaniu sekcji należy aktywować tryb przypisywania za pomocą... O, jak to jest wytłumaczone. No dobra, należy przypisać, na przykład tu jest powiedziane, że to rozkładanie musimy przypisać do klawiszu numer 5 na quick slocie, czyli najpierw zaznaczamy sobie opcję, którą chcemy wrzucić na dolną belkę, później wciskamy F, podświetlają się wszystkie miejsca na dolnej, na tym quick slocie i wybieracie sobie z klawiatury wybieracie sobie slot, który będzie przypisany do tej czynności. Tutaj poproszony byłem, żebym zrobił to na piątce i zamykamy sobie teraz menu radialne. Możemy sobie wyjść z tego i teraz mogę go rozłożyć, czy tam złożyć, wciskając piątkę. I on po prostu zaczyna to składać. Dobra. Dobra. Czyli otwieramy sobie znowu menu radialne i menu radialne zapamiętuje wybór pojazdu i pierścienia i pozostaje otwarte w danej stronie. Czyli jest coś takiego, że jeżeli zamkniemy menu radialne na jakimś etapie, tak jak teraz tutaj na przykład na kultywatorze, kiedy je włączymy, aktywujemy następny raz, one się odpali dokładnie w tym samym miejscu, w którym go zamknęliśmy, chociaż się zastanawiałem, co by było, gdybym ja w międzyczasie odczepił na przykład ten siewnik za pomocą skrótu i czy wtedy byśmy znowu wrócili, kiedy już fizycznie nie mam tego, no nie wiem, chyba to trzeba by sprawdzić. Na pewno nie. Dobra, co teraz jest? Przejście z powrotem do pojazdu, czyli Q. Dobra, przełączenie na czwarty pierścień. Dobra, przechodzimy sobie na czwarty pierścień kręcąc. Dobra, to jest czwarty pierścień. I wybierz sekcję światłem, dobra. I wyłączyć to, tak? Dobra. Przejdź do ostatniego pierścienia, czyli do piątego. Cały czas kręcę rolką, jestem w piątym. I teraz tak, z boku przeczytamy sobie. Wszystkie maszyny, które mogą mieć dołączone narzędzia, mają oddzielny pierścień, którym wszystkie maszyny mogą być dołączane i odłączane. Jest to szczególnie przydatne, gdy chce się dołączyć lub odłączyć konkretną maszynę. Dobra, tutaj widzisz teraz wszystkie dostępne sprzęgła narzędziowe, ponieważ do tej pory dołączaliśmy siewnik tylko do trzypunktowego zaczepu, tylko ten otwór, to miejsce jak gdyby, jest oznaczony jako aktywny. Teraz należy wybrać to gniazdo. Czyli jak widzicie, tu mamy kilka tych gniazd i one jest wszystko dokładnie opisane. Tu jest odłącz, ale na przykład hak kolisty, przyłącze haka, dobra. Dołączanie, odczepianie dyszla holowniczego. No i tutaj mamy mocowanie trzypunktowe. No więc widzicie, odłączamy sobie, teraz zwalniamy jak gdyby wszystko, dobra. I od razu, cyk, zrzuciliśmy go, powinniśmy go położyć, no ale dobra. Wróć do pierwszego pierścienia, czyli znowu kręcimy sobie. To jest sterowanie, które możecie używać sobie i w sumie niektórzy na pewno będą sterowali w
taki sposób, zwłaszcza na fakt, że nie będą pamiętali wszystkich klawiszy, a niektóre maszyny mogą mieć jakieś tam dosyć zaawansowane rzeczy, to w sumie jest dosyć łatwe. Tak? Można sobie wcisnąć rolką i tam przykręcić i znaleźć na przykład, zobaczcie tutaj, włączyć napęd, nie? Włączyć napęd, chciałem to jeszcze raz powiedzieć. Włączyć napęd. I tutaj można w tej grze włączać i wyłączać napędy. I to jest w grze. Dobra, nieważne. Wyłączamy sobie silnik. Zamknąć menu radialne. Dobra, zamykamy. No i zaliczyliśmy następny. Tutaj ten. Okej. Okay. Teraz następny będzie autopilot. Autopilota już używaliśmy w poprzednim odcinku, tak więc. No i dzisiaj o nim mówiliśmy, tak więc ten samouczek będzie tylko formalnością. Okej. Okay. Rozpocznij samouczek. W swoich pojazdach macie Państwo możliwość korzystania z autopilota. Autopilot prowadzi pojazdy do znacznika, który został ustawiony na mapie. Będzie on poruszał się po drogach i ścieżkach, trzymając się ograniczeń prędkości. Gdy w opcjach trudności wyłączona jest opcja autopilot może jechać bez siedzenia w pojeździe, można opuścić pojazd i zlecić komuś innemu jazdę do celu. Nie potrzebujesz do tego bezpłatnego pracownika. Dobra, czyli wyjedziecie sobie tym ciągnikiem, możecie wyskoczyć i on będzie dalej jechał, albo nie będzie jechał. Dobra, ale to się w opcjach ustawia. Dobra, lecimy sobie z tym. Po pierwsze, musisz określić cel podróży. Można to zrobić na minimapie, na dole po lewej stronie, ale także w pełnej wersji mapy. Czyli jeżeli gdzieś mamy blisko do podjechania, to sobie to na minimapce spróbujemy zrobić. Ja tutaj pojadę i tu tylko zaznaczę, nic więcej. Dobra, ale tutaj mi każą otworzyć. No dobra, no to już jest zaznaczone. Lewy kul, dobra, my, zamknij mapę. Ja sobie tutaj tego autopilota tutaj wyznaczyłem. Aktywacja autopilota jest pod klawiszem N. Gdy tylko aktywujesz autopilota, będzie on jechał do wskazanego przez ciebie punktu trasy. Autopilot uruchamia silnik, zwalnia hamulec postojowy i w razie potrzeby ustawia wszystkie dołączone maszyny w pozycji transportowej. Czyli gdybym ja tutaj miał coś podłączonego i to byłoby rozłożone na przykład, ciągnik był wyłączony i ciągnik by był jeszcze na hamulcu, to te wszystkie funkcje automatycznie są też zrobione. Włączany jest silnik, składany jest jakiś tam kultywator podnoszony, spuszczany jest hamulec i on sobie odjeżdża. Dobra. I to teraz wykonujemy. Tutaj bardzo blisko sobie zrobiłem, żeby daleko nie jechać. Wciskamy N. On od razu, jak widzieliście, tam ruszył, odpalił, tam jedzie sobie. Na początku jak gdyby tak szuka drogi. Dobra, już jest elegancko. Później troszeczkę więcej o tym autopilocie powiem, jak go ustawiać lepiej, bo już tutaj kilka trików jak gdyby, znaczy kilka dobrych rad otrzymałem, jak go ogarniać. Ale rzeczywiście to robi różnicę. Ten autopilot bardzo dobrze się sprawuje i on jest adaptywnym autopilotem, jak to się zostało określone. Znaczy jeżeli jadę gdzieś tam daleko, czekajcie, może tu wyłączyć, no dobra, poczekajcie, pokażę wam gdzieś tutaj na tym przykładzie. O, gdzieś tu go zaznaczymy. Dobra, i N. To on oczywiście jedzie sobie cały czas, wybrał najkrótszą drogę, ale ja mogę na przykład zmienić mu, cały czas przejąć mogę mu tutaj drogę, mogę sobie jechać, kierować, jadę sobie, kieruję i tutaj na przykład, i w tym momencie, a dobra, to mi się coś przypomniało, dobra, prowadź mnie, czyli on w tym momencie przejmuje znowu. Mogę też pojechać inną drogą, na przykład nie teraz tak jak na wprost, tylko sobie nagle mi się odwidzi i tutaj sobie skręcę w prawo, pyk, i polecę sobie tędy. Zaraz zobaczymy, jak on to będzie, jak on teraz to rozkmini. I teraz go puszczam i zobaczymy, co on teraz zrobi. On wróci teraz na drogę, znajdzie najbliższą drogę. Jak dojedzie do tej najbliższej drogi, zresztą zobaczcie cały czas, obserwujcie na map, na minimapce, jak jest trasa zmieniana. Czyli on szuka jak gdyby automatycznie najbliżej jakiejś tam drogi. Okay? Jak już jest na drodze, to on już czai bazę. Już klei i teraz jest wszystko ok. Czyli dosyć ciekawe. To działa nie tyle, niektórzy mówią, że to jak crossplay. Nie, właśnie, że to nie działa jak crossplay.
To działa bardziej jak drive control. Nie, jak ten drugi. Modyfikacja do farminga. Drive control chyba, tak? Już nie wiem. Tamten jest i właśnie działa ten autopilot na takiej zasadzie, mi się wydaje, bardziej niż na Corsplay. Corsplay ma na sztywno kursy poustawiane, on nie potrafi... Tam jest ta adaptywność, ale tam w małym stopniu. Dobra. Dobrze, to sobie to zaliczymy. Chciałem wam tylko trochę więcej powiedzieć na ten temat. Dobra, następną rzeczą jest tempomat. Za pomocą tempomatu można skonfigurować zadaną prędkość obrotową maszyny. O, tutaj trochę z tym... No dobra. Która jest następnie automatycznie przestrzegana. Jest to niezwykle przydatne zarówno podczas jazdy po drogach, jak i pracy w polu. Dobra, kontynuuję. My cały czas pamiętajcie o wciskaniu lewego kontrola. Tu po pewnym czasie to jest nawyk po prostu, nie? Dlatego ciężko mi tu będzie grać chyba na kierownicy. Chyba, że na kierownicy trzeba będzie to przypisać. Ten lewy kontrol. Dobra, włączyć tempomat za pomocą tempomat ma trzy etapy. Pierwszy etap to optymalna prędkość robocza pracy. Sorry, podczas pracy na polu z narzędziem roboczym. Tutaj chyba nic nie mam przyczepione, tak więc nie wiem, jaką sobie tą prędkość wybierze. Dobra, ale te. Wciskam. Też można za pomocą te odpalić ciągnik, jak widzicie. Dobra, sobie jedziemy bardzo powoli. Dobra, dojechaliśmy. Stój. Aha, S. A nie, to trzeba było sobie od razu tam. No dobra, musiałem, widzicie, musiałem spację wcisnąć, żeby on zatrzymał się. Dobra. Etap drugi jest szybszy niż etap pierwszy. Aktualna prędkość obrotowa tempomatu jest wskazana przez niebieską strzałkę na prędkościomierzu widoku z zewnątrz. W widoku z kabiny etapy są wyświetlane na wyświetlaczach za kierownicą lub w innych wyświetlaczach pokładowych. No i właściwie to ja nie wiem za bardzo tutaj. Czekajcie, czy jakbym przyspieszył. O. Czy przyspieszył, przybliżył, zaraz zobaczymy. Teraz tak, te. Widzicie? Maksymalnie będzie jechał 15, ale to jest tutaj, będzie, tu jest widoczne to, dobra, zatrzymaj sobie. Nie wiem jak, właściwie jak to zmienić, czy to można... Ten tempomat chyba nie jest najfajniejszy, moim zdaniem. Szkoda, że nie wiem, czy można go jakoś ustawiać. Ale dobra, no na razie zrobimy ten sanuczek, później będziemy tłumaczyć ten, będziemy kminili. Dobra, i następny, najszybszy, to już jest na maksa. Tyle tylko, żeby nie łamać przepisów, chyba, o to chodzi. Czyli sobie trzy razy naciśniemy, ale to chyba trzeba będzie wracać? Nie wiem, gdzie jest ten punkt. Mam jechać, no dobra, nieważne. Czyli trzy razy, jak trzeba, jak gdyby nacisnąć te. Raz, dwa, trzy. I wtedy on, chyba to jest maksymalna prędkość, grzeje, nie? Dobra, no i to w taki sposób. Ten tempomat tak średnio, powiem wam. Nie wiem za bardzo jeszcze, jak go ustawić. Jeśli jesteś w etapie trzeciej i ponownie wciśniesz przycisk tempomatu, zatrzyma się on. Można również nacisnąć hamulec, aby natychmiast wyłączyć tempomat. Ok. Czyli wyłączyłem tempomat. Dobra, zaliczamy. Czyli tutaj, kurczę, coś nie do końca jeszcze wiem. Nie wiem, jak można, czy można zmieniać te poziomy. Dobra, wyłączam, bo zaraz gdzieś przyrżnę. Dobrze, przechodzimy do samouczka o Cap Controls. No i co tutaj jest napisane? Wiele maszyn w hodowli bydła i roślin uprawnych posiada funkcje na i w maszynie, które mogą być obsługiwane za pomocą kursora. Właśnie. W tym poradniku dowiesz się, jak używać Cap Controls do obsługi różnych funkcji ciągnika, czyli Cap Controls jest to takie jak gdyby manualne podłączanie, ale takie bardziej zaawansowane jeszcze, bo tam jeszcze ciekawsze rzeczy mogą być. Czyli dobra, włączamy sobie. Jest to, jak widzicie, nietłumaczone. Cap Controls jest to mechanika. Za każdym razem w tej grze, kiedy się spotkacie z angielskojęzycznym jakimś takim określeniem czegoś, tak, możecie to sobie kojarzyć jako modyfikację do farminga, jak gdyby, nie? Czyli Cap Controls jest tutaj pewną własną mechaniką dodaną do tej, czy też, no generalnie takim zaimplementowanym dodatkiem. Dobra, po pierwsze, spróbuj otworzyć drzwi Ariona 530, aby to zrobić, stań przed drzwiami traktora i spójrz na otwieracz drzwi. Dobra, na otwieracz drzwi musimy stanąć, czyli po prostu, o,
sobie podchodzimy, wciskamy prawy i widzicie, to jest ten IC panel, czy jak to tam się nazywa. O, i sobie otwieramy to. Dobra, dalej, spójrzmy na cup controls w traktorze, aby to zrobić. Oczywiście musimy wsiąść do ciągnika. No i cup controls, już tutaj kilka rzeczy mówiłem, to wszystko, że wciśniecie prawy przycisk, prawy control, to zobaczcie, tutaj wszystkie aktywne rzeczy się podświetlają, tak? Dobra, niektóre cup controls mogą być obsługiwane od wewnątrz i z zewnątrz. Drzwi są jednym z takich przykładów. Zamknij ponownie lewe drzwi za pomocą urządzenia cup controls. Czyli cyk, pamiętajcie, wciskamy sobie prawy klawisz, prawy control i wtedy sobie zamykamy tutaj ładnie. O kurczę, to już musieli dawno robić ten samouczek, bardzo dawno. Zresztą, no niektóre rzeczy są tutaj dawniej. W ciągniku jest jeszcze więcej cup controls, które można wykorzystać do sterowania różnych, różnymi funkcjami, takimi jak oświetlenie, napęd na cztery koła, zapłon i wiele, wiele innych. Uruchomić teraz ciągnik kluczykiem do stacyjki. Takie chyba powinny być tutaj te, wiecie, może kiedyś w przyszłości będą tutaj te wszystkie samouczki. Widzicie, tu jest dobrze to zrobione, ale ten samouczek był nawet dobrze przetłumaczony, ale on musiał być zrobiony o wiele, wiele wcześniej. On był o wiele wcześniej zrobiony. Dobra. No więc sobie odpalamy ciągnik. Następnie spójrzmy przy pomocy narzędzia, czekaj, następnie spójrzmy, jak przymocować narzędzie za pomocą cup controls. Czyli odwraca, czekajcie. Aha, do przyczepy muszę podjechać. Właśnie poszukałem, gdzie jest ta przyczepa. Dobra, podjeżdżamy sobie do przyczepy. Dobra, cyk, cofamy. Dobra. Ale mamy podjechać, ale nie mocować. Stój, stój. Widzicie, możemy sobie... Nie wiem, czy to chyba jest opcja, możliwość wyłączania czegoś takiego w opcjach, czy nie. Ale widzicie, jest tutaj kół, się wyświetla i mógłbym podłączyć za pomocą kół. Podłączy się, odczepimy. Dobra, o kurczę, tak nie widziałem, żeby tak reagowała. To jest ta marka Hammer, tak więc nie wiadomo, pod tym się spodziewać. Dobra, ale nie mówię, że wszystkie maszyny, ale niektóre mają taką opcję, że właśnie wychodzi z ciągnika i musi stanąć, o, tu w tym miejscu. Czekajcie, tylko że, o, i wtedy wciskacie prawy kontrol, czy tam, sorry, lewy kontrol. Czy ja cały czas mówię wam o prawym kontrol? Nie, ja lewy wciskam, kurczę. No i sobie możecie tak, przyłącz właśnie to, albo, widzicie? Można sobie, to jest fajne, kurczę, bo nieraz w farmingu też bym chciał sobie na przykład podnieść. Niektóre przyczepy też mi tam, kurczę, lepiej, żeby były. Chyba na ostatnim odcinku miałem taki problem, jak grałem na Atlasie Polski, że taka maszyna, którą zbierałem siano, za nisko była opuszczana. Fajnie, żeby można było ją podnosić troszkę. No dobra, ale chodzi o to, żeby przyłączyć. A nie, poczekajcie, jeszcze cofnę. I przyłączamy ciągnik. Tutaj już są te... No, niestety, kurczę, mimo tego, że jest to takie fajne, to zobaczcie, przewodów nie można dołączać. Jeszcze, jak gdyby, widzicie? Szkoda. Ale to szkoda, naprawdę. Tutaj można będzie sterować chyba na zewnątrz też, ale zobaczymy. Wiem, że była w jakiejś wersji była taka możliwość, ale teraz już tego nie ma. Nie wiem, o co chodzi. Niestety nie ma z tymi przewodami. To jest trochę lipa, trzeba przyznać. Czyli cup controls, bo można powiedzieć, że to jest ręczne przyłączanie, jeżeli ktoś gra w farminga, manualne przyłączanie i IC panel w jednym, czy coś takiego. Tutaj to wszystko zostało określone jako cup controls, czyli no to, co już kiedyś mówiłem, że w tej grze, owszem, jeżeli są potrzebne modyfikacje to tego typu, że tam ktoś sobie wstawi jakąś przyczepkę czy coś takiego, natomiast większość takich rzeczy, które ogarniają, ułatwiają i robią to fajnie, że ta gra jest fajniejsza, nie jest w postaci modów, tak jak w farmingu, tutaj już jest w grze. Jest, tak więc, no to jest jednak różnica duża. Jakby nie było. I aż, kurczę, ja jako wielki, kurczę, fan farminga muszę powiedzieć, że no kurczę, tutaj w tym momencie, no tak słabo farming wygląda, nie? Bez tej, kurczę, armii modmakerów. No, niestety. Trzeba się z tym zgodzić. Niestety.
Dobra. Idziemy sobie dalej. Robimy, lecimy z tym certyfikatem już niedługo, tam niedużo nam zostało. Pozostało nam jeszcze tylko i wyłącznie z tego maszyny czyszczące, co jest bardzo proste i podsycenie maszyn. A, czyli uzupełnianie paliwa i resetowanie pojazdów. To są bardzo krótkie samouczki. Dobra, lecimy. Twoje maszyny brudzą się z czasem. Podczas pracy w terenie, aby ponownie je oczyścić, możesz je umyć na swojej farmie myjką ciśnieniową. No właśnie, nie wiem, czy tutaj chyba nie ma ręcznej takiej myjki ciśnieniowej, tylko się podjeżdża w odpowiednie miejsce. Zresztą za chwilę wam to pokażę, jak to wygląda. Czyli podjeżdżamy sobie, tutaj jest myjka, podjeżdżamy sobie, cyk. I wyskakuje wam, widzicie, tutaj, wyskakuje wam umyj. No i to tyle. Jeżeli chodzi o mycie. Nie wiem, czy to jest ręczne mycie, czy też nie. No to jest tak, no wiecie, no można umyć, no ale to wiecie, trzeba tutaj. Szkoda, że manualnie czegoś takiego nie ma, tylko że trzeba jednak poczekać trochę, to on się niby myje. To ileś czasu mu zajmie. Dobra, gratulacje. Teraz wiesz, jak czyścić maszyny na swojej farmie. Następny tutorial. Zobaczcie, ręczny. Musisz włączać ten ręczny. W następnym tutorialu dowiesz się, jak i gdzie tankować swoje maszyny. Dobra. Rozpocznij z samouczek. Zwłaszcza ciągniki zużywają ogromne ilości paliwa podczas pracy w terenie. Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze upewnić się, że maszyny mają wystarczającą ilość paliwa, aby nie skończyło się ono na środku pola. Zastanawiam się, co by się stało wtedy. Resetować chyba trzeba maszynę, ale o tym się dowiemy w następnym odcinku, tym samouczku. Olej napędowy do ciągników można dostać ze stacji benzynowej. Dobra, jedziemy sobie z stacji benzynową. Tutaj mam. Tutaj zresztą takie informacje, że na przykład mamy niski stan paliwa gdzieś tam, wyskakuje chyba tutaj, jako takie, wiecie, te dzwonki. I tutaj rzeczywiście też takie coś wyskakuje. Dobra, jedziemy sobie ciągnikiem. No stacja, no tutaj wiecie, no to jest akurat, niektóre tutaj samouczki są tak proste, że jak gdyby no nie ma sensu ich tutaj nagrywać, no ale jak już nagrywam wszystkie, no to nagrywam wszystkie. Zresztą tutaj akurat uzupełnianie można sobie wybrać na pasku, ile chcecie sobie dolać, bo tak jest, zobaczcie. Zresztą tutaj jest napisane, przejechać obok pompy gazowej, no dobra, napełnić co najmniej 400 litrów olejem napędowym. Ilość można ustawić za pomocą suwaka, czyli no dobra, w sumie fajnie, bo niby tak samo. Znowu, niby tak samo jak w farmingu, a jednak inaczej. A jednak inaczej. To właśnie do tych osób mówię, że to jest to samo. No, jak ktoś się wychował na farmingu tylko i wyłącznie, tak podchodzi do tej gry i popatrzy przez okulary farmingowe, no to rzeczywiście. Ale ciekawe by było, gdyby była taka osoba, która nie grała ani w farminga, ani w tą grę i wchodzi i zaczyna grać w to i w to i wtedy może porównywać. Na przykład moje porównywanie, się pytacie bardzo często, co ja, zresztą takie podsumowanie na samym końcu, kto będzie chciał i kilka moich przemyśleń już po kilku tam godzinach pogrania na tej grze, to na samym końcu tego poradnika to się podzielę z wami. Dobra, lecimy. Postęp, tutaj te litry, oczywiście musimy za to zapłacić. Dobra, i chyba zaraz to będzie, teraz nas chyba przeniesie na gospodarstwo, bo to są dwie metody. Elegancko. Ponieważ stacja benzynowa znajduje się często daleko, możecie Państwo również tankować swoje pojazdy na swojej farmie. Dobra. Na swojej farmie wyjście z ciągnika. A, dobra, dobra, wychodzę. A, bo tutaj było, przerzucili nas do następnego ciągnika. A, bo tam rzeczywiście też była, wyskoczyła ta informacja, że ten. Że Deutz chyba też ma mało paliwa. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj. Ten zbiornik znajduje się na terenie naszego gospodarstwa. Już chyba w pierwszym odcinku o nim mówiliśmy. Dobra, rozpocząć proces. Dobra, tutaj polecimy na maksa, zatankujemy i też płacimy za niego. Czyli tutaj nie trzeba dowozić, no bo płacimy za to, tak więc okej. Rozumiem, że są po prostu jakby dwie stacje benzynowe, przy czym jedna obowiązkowa na gospodarstwie, a druga gdzieś na mieście. Jakby gdzieś tam was złapało. Dobra, teraz wiesz, gdzie możesz zatankować swoje maszyny. Pamiętaj, że jeśli kiedykolwiek zatrzymasz się gdzieś, bo nie zatankowałeś prawidłowo, możesz zatankować maszynę również poprzez menu pojazdy. Zapłacisz za to jednak dodatkowo.
menu pojazdy, czyli to dzisiaj co pokazywałem, tam są pojazdy, to jak się kupuje, to można w tym menu umyć, można go też zatankować, ale to dodatkowo kosztuje. Jak gdyby. Dobra, zaliczamy. Resetowanie pojazdów. No właśnie, spadł ten ciągnik. Czasami może się zdarzyć, że maszyny i narzędzia robocze znajdują się w niezręcznej pozycji. W takich przypadkach możesz zresetować swój pojazd za pomocą menu pojazdy. Jak widzicie, tu jest już ładnie tłumaczone. No to właśnie tak jak mówię, że niektóre elementy, one zostały bardzo... tak już kiedyś powiedziałem, bo w pierwszym odcinku, że one zostały na dniach, no na godzinach, na godziny przed wrzuceniem wersji V1, wrzucone w tą grę. Tak jak między innymi tłumaczenie tych samouczków, i dlatego to tak dziwnie wygląda. Ja myślałem, byłem nawet przekonany, zresztą w swoim materiale, tydzień przed jak gdyby, chyba na kilka dni przed tym 15, ja wtedy miałem taką informację, że te samouczki nie będą przetłumaczone. Dlatego tak, wtedy taką sytuację podałem, że częściowo będzie przetłumaczone, ale częściowo nie. A jednak przetłumaczyli, no tylko, że tak dziwnie wygląda. Dobra, czyli lecimy sobie z tym. Jak się resetuje pojazdy? Otwórz menu gry, czyli F1. Wchodzimy sobie w zakładkę pojazdy. Właśnie tu jest nasza flota. Jest ten sprzęcik. Jest, jak widzicie, jest sprzedaj, umyj, zatankuj, wejdź, czyli ja mogę do niego wejść. Te rzeczy, o którym przed chwilą powiedziałem, że zatankuj też jest i takie rzeczy. Ale jeżeli chcemy go zresetować, i tutaj jest też narysowane, znaczy pokazane, za każdym razem, jeżeli sobie w tym menu wejdziemy w jakiś tam pojazd, on zawsze jest pokazany, gdzie tutaj się podświetlony jest, gdzie on się znajduje. Możemy go zobaczyć fizycznie, gdzie on stoi. No i po prostu wciskamy odzyskaj. I jest pokazany gdzie. Opcja farma, pole, no ale generalnie chodzi można tam było chyba też na pole, tylko że, dobra, nie przeczytałem, szkoda, ale jeżeli ktoś tam chce, to sobie zatrzyma ten, albo cofnie teraz film, bo ja już to po prostu za szybko przycisnąłem i skończyło się to. Twój pojazd został teraz odzyskany i zwrócony na twoją farmę, ale tam było tłumaczenie o polach. Dobra, kontynuuj. Resetowanie pojazdów, zamknij F1. Dobra, gratulacje. Teraz wiesz, jak wyciągnąć swój pojazd z trudnej sytuacji. W darmowej grze możesz również przeładować swoje pojazdy. Może to być przydatne, jeśli chcesz resetować swoje maszyny do ustawień fabrycznych. Darmowej grze. Nie wiem, o co chodzi ta darmowa gra cały czas. Nie wiem. Kurczę, nie mogę tego jakoś pojąć. Dobra, należy jednak zachować ostrożność przy przeładowaniu pojazdów. Użycie takiej funkcji spowoduje utratę wszystkich poziomów napełnienia ustawienia maszyn. No właśnie, o tym mówiłem, że jeżeli będziecie chyba chcieli resetować na przykład coś z przyczepą, jeżeli to będzie podłączone, jak zresetujecie, to chyba zginie wam zboże. Tutaj jeszcze czegoś takiego nie miałem, jak gdyby, a więc to trzeba będzie sprawdzić, ale wydaje mi się, że to tak może być, że po resetowaniu jakiejś przyczepy, jeżeli jest ciągnik do niej podczepiony, i cały skład chyba resetujecie, mi się wydaje, albo osobno przyczepę resetujecie, no to chyba tamten, no to ziarno chyba zginie, ale tego nie jestem pewien. Trzeba będzie to po prostu zobaczyć. Dobra, dzięki temu, że skończyliśmy te wszystkie samouczki, mamy już dwa certyfikaty za sobą zrobione. Są to takie podstawowe certyfikaty, jak gdyby, ale rzeczywiście one dają nam już taki, no, mały pogląd tego, co tutaj będzie. Następne certyfikaty będą już o wiele trudniejsze i z każdym, zobaczcie, jakiś cypel, nasiona kukurydzy 1, i tak dalej, nawożenie, no, będzie. Tutaj trochę żniwa, tam trawa, siano, a to są tylko samouczki, później przejdziemy do scenariuszy i tam będzie już jak gdyby w tych scenariuszach będziemy tą wiedzę mogli wykorzystywać ją, nie? Zobaczcie, ile tutaj jest tego, zarządzanie, samo zarządzanie jest dosyć długie też, chociaż tak, zarządzanie jest długie, tak, też,
Tak więc jest tutaj dosyć dużo. Dobra, jeżeli chodzi o moje uwagi, często się pytacie w komentarzach. Aha, w ogóle wielkie dzięki za tą mnóstwo ilość komentarzy w odcinkach. I to nie są tego typu komentarze, daj link do czegoś albo coś takiego, tylko takie naprawdę, widzę, że tam po prostu podeszliście do tego naprawdę fajnie, bo piszecie własne odczucia, a niektórzy po prostu nawet nie wiem, czy weszli w ogóle do tej gry, albo weszli na 5 minut i już jakieś tam piszą elaboraty na temat tej gry, to od razu widać, że nie mają pojęcia za bardzo o tej grze. Natomiast widać, że wielu z was, nawet jeżeli nie ma jeszcze, bo umówmy się, jeszcze na tym etapie niewiele osób jeszcze tutaj za bardzo chyba wszystko przeszło, oprócz Lakiego, który siedzi dzień i noc i pisze mi w komentarzach, że jego dzień pracy, bo teraz ma wolne, to wstaje rano, śniadanie i zaczyna samouczki. Do obiadu samouczki łupie, później obiad i później samouczki do kolacji i później samouczki, bo naprawdę jest dosyć dużo. Ta gra, jeżeli będziemy postrzegali tą grę poprzez to, że graliśmy w Farminga, a ja sam osobiście mnóstwo gram w Farminga, jest to moja ulubiona gra, to rzeczywiście możemy mieć jakieś takie dziwne odczucia. Ciekawe by było, gdyby osoba, która nie grała nigdy ani w Farminga, ani w tą grę, posłuchać jej opinii, jak ona opisuje, bo niestety ja mam już wypaczone jak gdyby pogląd na tą grę poprzez to, że gram mnóstwo, ale to mnóstwo Farminga, i to w różne wersje tego Farminga już od lat, więc ja mogę być już skażony Farmingiem i tak samo zdecydowanie 95% osób, które tutaj się wypowiada, nie grało nigdy w inną grę oprócz Farminga i teraz wszystko, co jest inne niż w Farmingu, nieważne czy to lepsze czy gorsze, po prostu jest inne, a ludzie mają najczęściej takie coś, taki mechanizm wbudowany, że boją się rzeczy innych. Czują się komfortowo i dobrze w sytuacji, gdy panują, gdy wiedzą coś. Wtedy się czują jak świnka w takim błotku i puszczające bąbelki noskiem, tak? I ona jest zadowolona. Jeżeli jest coś inne, to od razu jest podejrzenie, że to jest złe. Też ta gra nigdy nie będzie miała takiej popularności jak Farming Simulator i wszyscy zdroworozsądkowi, wszyscy, którzy mają właśnie taki jak gdyby szerszy pogląd na tego typu sprawy, świetnie sobie zdają sprawy. Tak więc porównywanie, która gra jakaś będzie bardziej popularna albo mniej popularna, jest od razu wiadome. Ta gra nigdy nie będzie popularna tak jak Farming Simulator. Dlaczego? Ponieważ ta gra przynajmniej w tym momencie, tutaj jest drugi certyfikat, ale uwierzcie mi, ja już mam te wszystkie certyfikaty zrobione. Czyli po zrobieniu tych wszystkich certyfikatów i chyba jeden czy tam dwa scenariusze zostały, powiem wam, że ta gra jest o wiele, wiele, wiele bardziej trudna niż Farming Simulator. Z racji tego, że jest trudna i na tym etapie nie ma multiplayera, nigdy nie będzie tak popularna jak Farming Simulator. Bo wiele osób po prostu albo nie da sobie rady, grając w tą grę, albo nie ma sprzętu odpowiedniego, bo tutaj trzeba sobie wziąć pod uwagę. Tutaj musicie mieć mocniejszy komputer, żeby grać w tą grę w taki sposób akceptowalny, żeby ta grywalność. Nie da się tego obejść za bardzo. Można, oczywiście będą pewnie jakieś próby jeszcze tutaj, będą pewnie jeszcze jakieś próby, żeby to było bardziej płynna gra, ale trzeba pamiętać, że tu jeszcze kilka rzeczy nie jest zaimplementowane w tę grę, a były one obiecane i one będą zaimplementowane, bo tak deweloperzy mówią i rzeczywiście jak się ogląda ich ten na przykład streamy albo gdzieś tam czyta, to widać, że kurczę, to są jednak maniacy, że mimo tego, że wydawca jest taki trochę podejrzany, ale to jest moje prywatne opinia, to powiem wam, że kurczę, oni są trochę mają zryte berety, ale w takim pozytywnym znaczeniu, tak więc chyba nie odpuszczą niestety. A to, czy ona będzie popularna, bardziej popularna niż Farming, czy mniej, to jest dla nich mniej istotne. Oni na pewno wiedzą, że znajdą, jeżeli chodzi o tą grę, znajdą na pewno mnóstwo ludzi, którzy będą grali w tą grę i nieważne, czy tutaj będą grali na 4 ciągnikach, czy na 5, bo w sumie dla nich to nie jest istotne. A wrzucenie jakichś tam modyfikacji, podobnoż ten, zresztą mówiąc, ten mechanizm robienia modów nie jest taki trudny, szczerze mówiąc tutaj podobnoż.
I nawet nieznajomość skryptowania nie jest jakimś dużym problemem. Tak przynajmniej to zostało wytłumaczone. No ale zobaczymy, jak to będzie. Tak więc na razie nie będę oceniał tej gry, chociaż bardzo wiele osób pyta mnie, co sądzę i tak dalej. Piszecie maile, kiedy kupić tą grę i tak dalej. Ja jedyną grę, którą polecam do zakupienia, ale zawsze ostrzegam, że jest niesamowicie uzależniająca, to są Sowietki. Sowietki, czyli Soviet Republic, nie, jak to się nazywa w ogóle nazwa? Soviet Republic, nie, Workers and Resources Soviet Republic. To jest jedyna gra, którą ja polecam do kupienia, ale zawsze oszczędzam, zawsze ostrzegam, że jest niesamowicie wciągająca. Tamta gra też jest jeszcze w Early Accessie, ale tamtą polecam rzeczywiście. Natomiast innych gier nigdy nie polecam, ja wam tylko prezentuję, mówię własne odczucia, natomiast wy jako zdroworozsądkowe osoby powinniście podjąć. Tak więc jak będziecie mi pisali 6 maili dziennie, w tym samym, kiedy Anton, czy już teraz, czy jeszcze nie, kiedy, to ja nigdy nie odpowiem wam teraz, albo nie wiem, w poniedziałek po godzinie 13, to już ta gra będzie perfekt, nie? Takich rzeczy nie. Ja jestem po prostu taką osobą, która prezentuje, pokazuje, mogę powiedzieć swoje jakąś opinię, mogę się z kimś nie zgodzić, mogę z nim walczyć, w tym sensie, że na argumenty, albo nie będę go przekonywał, bo to nie jest moja, jak gdyby, to nie jest moja rola. Zresztą z koniem się kopać ciężko, nie? Że się tak wyrażę. A tutaj wiele osób, zwłaszcza młodych, ma postawę konia, że oni wiedzą więcej i nie ma sensu marnować czasu, nie? A więc, będą różne tu opinie na temat tej gry, każdy będzie musiał swoją grę, ale rzeczywiście widzę takie wyważone opinie, już jak gdyby się zmienia nastawienie, co niektórzy mówią, o kurcze, jak się na niemieckie fora wejdzie, to tam już rzeczywiście niemiaszki mówią, o tu panie, tutaj trzeba kurcze przysiąść, tutaj mówią, że to urlop trzeba wziąć na to, nie? Tak więc, no zobaczymy. Na pewno ta gra, jeżeli chodzi o te samouczki, takie moje spostrzeżenie, bo obiecałem wam niektórym w komentarzach i w mailach, żeby mi się to wypowiedział, żeby nie tłumaczyć tego ile razy. Dlaczego jest tak dużo samouczków? I czy ta gra jest rzeczywiście aż tak trudna? Oczywiście ona nie jest aż tak trudna, no nie demonizujmy czegoś takiego. Ta gra nie może być aż tak trudna, ponieważ jeżeli będzie niesamowicie trudna, no to nikt w to nie będzie grał, tak? Ona musi być realna i musi być w miarę dostępna. Oczywiście na tym etapie niektóre mechanizmy mogą być toporne, chociaż jak gdyby w zamierzeniu mają być złożone. O kurczę, ktoś. A, zapomniałem wyłączyć Dzięki za sobie tą suba. opcję. Ale dzięki za suba, chłopie. Otóż niektóre mechanizmy powinny być zaawansowane i są na pewno zaawansowane, ale na tym etapie są jeszcze toporne. Po prostu toporne. One są trudne się. Trudno się coś tam ogarnia. Niemniej jednak jest ich dosyć dużo. Tak więc poznanie jest dosyć ważne tej gry, natomiast nie. Tu mam też taką teorię i to zgodzę się z niektórymi ludźmi. Tu chodzi o to, żeby jak gdyby na tym etapie przedłużyć zainteresowanie tą grą, bo jeżeli wybierzecie tryb kariery, to rzeczywiście musicie przejść przez te scenariusze, przez te certyfikaty, przez te samouczki. Dzięki temu samo przejście przez ten etap powoduje, że wy tutaj. Jeżeli ktoś ma mało czasu, to ze 2 tygodnie mu to może zająć, nie? Tak więc 2 tygodnie jest takie rzeczy, że on musi tutaj siedzieć przy tej grze, żeby później tam elegancko sobie mógł kupić, co on chce, a wybrał tryb kariery, bo tak myśli, że to jest ciekawe. No i rzeczywiście to jest ciekawe. Dzięki temu o te 2 tygodnie zwiększamy, jak gdyby więcej siedzicie przy tej grze. Ponieważ ta gra ma bardzo duży minus, nie ma multi. A wiadomo, wszystkie symulatory prędzej czy później, jeżeli nie ma tam multi, no to będą dużą część traciły osób z tych fanów, tak? Bo nie ma nic lepszego, jak sobie poupać z kolesiami. Chociaż akurat, znaczy ja nie jestem tego typu osobą. Lubię oczywiście grać na multi, ale nie nagrywać może na multi, może raczej tak, bo trzeba to rozdzielić. Ale rzeczywiście na multi też bardzo fajnie, że się współpracuje. Niestety w tej grze jak na razie nie ma multi. Ale będzie multi, ponieważ deweloperzy zdają sobie sprawę,
nie są idiotami. Oni są, może mają zryte berety, ale w takim pozytywnym znaczeniu, ale siedzą w tej... To są, kurczę, ludzie, którzy siedzą w tym, tak naprawdę. Przecenili swoje możliwości na samym początku i tak jak tutaj była świetna opinia jednego z was, że 4 lata temu ta gra zrywała beret z głowy, a farming w porównaniu do farminga, ale w ciągu tych 4 lat ta gra dopiero doszła do tego, co oni obiecali i zrywało beret 4 lata temu, a farming w międzyczasie przez te 4 lata już nie jest tym farmingiem, który był 4 lata temu. No więc ta różnica między tymi grami nie jest już taka duża. Nawet jeżeli ktoś określa, że ta gra jest bardziej zaawansowana, a inna jest mniej zaawansowana. Dobra, nie będę tutaj jeszcze przeciągał, bo to już bardzo długi odcinek, pewnie nikt nie będzie tego oglądał, ale jeżeli kogoś interesuje moja opinia na temat tej gry, no to ją pozna za jakiś miesiąc, jak sobie tutaj pogram. Bo w tym momencie no jeszcze za mało wiem. A więc w tym odcinku to wszystko. Następne poradniki. Zobaczymy. Jak na razie dzisiaj żadnej ciekawej rzeczy takiej. No nic nie można by powiedzieć, że coś takiego epickiego jak Kurhany Trawy. Nie, dzisiaj raczej nie. Kurczę, trochę zawiedziony jestem. Pozdrawiam, Anton.